Bardzo dobrze, a w ogóle ja dawno nie pamiętam zwycięstw jako trener, ale zapomniałem co poprzedni rok, więc to nowy sezon, nowa gra. Oczywiście bolały nas te trzy porażki na dodatek bez wygranego seta, ale wszystko rozumiem, ale zagraliśmy bardzo słabo, Warszawa nas dominowała, później Zaksa ciut lepiej, ale też nas dominowała, później Resowia już było blisko i już teraz, no to był niezły poziom dzisiaj, momentami niezły poziom, to była dobra siatkówka, fajne emocje, a zwycięstwo smakuje bardzo dobrze. Ja wiem o tym, że tutaj na mnie, na nas jest taka duża presja, wszyscy w Radomiu wiedzą jak się trenuje, jak się powinno trenować, jak się powinno kupować zawodników, jak się powinno prowadzić klub. Ale ja to czuję i ja, jeżeli mam jakąś presję, wziąłem na siebie i tyle, tak, ja to znam. Ale przetrwaliśmy, uważam, że przede wszystkim to był najlepszy nasz tydzień, jeżeli chodzi o trening. Doszedł do nas Sebastian, mogliśmy normalne szóstki robić z trzema środkowymi. Sebastian dzisiaj po półtora tygodnia treningu i świetny mecz dzisiaj. Leman dzisiaj, ja się zastanawiam, czy Leman dostanie MVP, czy Rusin. Alex trzyma nas w ataku, Kędzior zaczął już taktycznie grać to, co chcemy mniej więcej, żeby grał, więc jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, no bo wiadomo, że tam, jeżeli podpisujesz umowę w Radomiu, to ten miecz nad tobą już zaczyna wisieć, więc po trzech porażkach czułem to, ale to nic się nie dzieje, mamy 3-1, to nie jest wielki sukces, skupić się teraz na tym, żeby odpocząć, bo to był ciężki i mentalnie, i fizyczny mecz, odpocząć, jutro jadę do Ustronia, do Beskidy na jeden dzień, chłopcy, żeby sobie też odpoczęli i później robimy sobie krok po kroczku, Suwałki, krok po kroku, naprawdę jestem bardzo dumny z zespołu, pomimo tego, że prawdopodobnie jakbyśmy przegrali trzeciego seta, to prawdopodobnie doszłoby tutaj do masowego morderstwa, zabiłbym ich wszystkich, a później pewnie strzelił sobie w łeb, bo prowadząc 18-12 chyba, oddajemy 5 punktów z rzędu, błędami w ataku, błędami w przyjęciu, błędami w zagrywce. Tref nie zrobił nic, żeby dojść do nas na chyba 20-20, więc prawdopodobnie skończyłoby się to bardzo ciężko i dla mnie, i dla chłopaków, ale wyciągnęliśmy i super, bo już przegrywaliśmy jednym, wyciągnęliśmy i tyle, no, odpocząć i jedziemy dalej, no, sezon ciężki będzie, wiadomo, że tutaj mieliśmy z górki, a mam nadzieję, że będzie lepiej z każdym tygodniem. No na pewno bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo nie ukrywamy, że taki przeciwnik jak Gdańsk na papierze nie jest w naszym pułapie, a tutaj zdecydowanie wykorzystaliśmy atut własnej hali i wygraliśmy ten mecz. No bardzo się cieszymy, trzy punkty do tabeli i o to chodzi. No. Bardzo się cieszę, no, też nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromna szansa zadebiutować w pierwszej szóstce w plus lidze. Na to, że wygraliśmy mecz, to rewelacja, bardzo się cieszę. No i skrzyło trochę, no ale czasami musi iskrzyć, także jakoś nie przestraszyliśmy się przeciwnika. Nie daliśmy jakby powodu do dekoncentracji i dokończyliśmy tą końcówkę na naszą korzyść. Też Daniel Gąsior dobrze wszedł z zagrywką, zrobił asa w odpowiednim momencie, także to też troszkę jego zasługa. Mówił mi tu właśnie, żebym to wspomniał, to wspominam. No nic, no fajny mecz, fajne końcówki, na pewno musiało się to z boku fajnie oglądać. No na pewno trzeba się cieszyć z takich setów, bo na pewno w nich jest dużo emocji, a skoro rozstrzygamy je na naszą korzyść i to wiedząc, że wygramy za 3 punkty, tylko należy się cieszyć, bo łatwo stracić koncentrację i przegrać takie sety, także bardzo się cieszymy.